Dobry wieczór Państwu. Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie Państwa wita na kolejnym na żywo na szczęście wykładzie profesora Andrzeja Janoszajtisa. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl Zamki Pomorza Gdańskiego. I tutaj myślę, że będzie dosyć dużo ciekawych informacji. Tym razem Malbork. Za miesiąc już Kwizyn, ale tym razem Malbork. Przywitajmy profesora Gromki Zdawami. Drodzy Państwo, od razu być może rozczaruję niektórych. Nie będę mówił o bursztynowej komnacie, ponieważ nic o jej pobycie w czasie wojny nie wiem. Wiem, że była zabrana z Pawłowska do Królewca i ostatnie wiadomości były w Królewcu. Najprawdopodobniej spaliła się razem z zamkiem w Królewcu. Ale jak to zwykle bywa, krążą opowieści, że się gdzieś tam jest ukryta, to tu, a to tam, no między innymi także w Malborku. Są to wszystko bajki niepotwierdzone. Oczywiście to nie jest niemożliwe, ale nikt żadnego dowodu na to nie ma. Będę mówił o Malborku. Jest to zamek zamków. Mówi się, że największy ceglany w świecie. Podaje się przy tym liczby, ale w tych listach mniejszych zamków nie ma na przykład Alhambry w Grenadzie, która razem ze wszystkimi przynależnościami jest co najmniej równie wielka, więc też może nie będę tego powtarzał. Jest to w każdym razie jeden z największych zamków gotyckich. Tak samo można przeczytać w internecie. Największa twierdza w Europie. Nie, proszę Państwa, jeżeli wyjdziemy ze średniowieca, to nawet my mamy w Kłodzku chociażby o wiele większą twierdzę ze wszystkimi bastionami, ze wszystkimi kazamatami. Jest na pewno większa niż Malbork. Ale to nie znaczy, że Malbork jest mały. Malbork zajmuje, jedni podają 18 hektarów, inni 21 hektarów. Nie mierzyłem osobiście, więc nie wiem, która liczba jest ważniejsza, ale wiem jedno, że od strony Nogatu, jak zmierzymy łączną długość terenów zamkowych, to jest przeszło 600 metrów. 600 metrów, można sobie wyobrazić, jak to jest dużo. Jeśli to jest około 20 hektarów, to jest połowa głównego miasta w Gdańsku, które ma niecałe 40 hektarów. Także jest to na pewno zamek ogromny. Jest to poza tym temat, no, samograj. Ja nie muszę nic mówić, wystarczy pokazywać. Materiałów jest mnóstwo. Także zaczniemy od widoku z lotu ptaka. Tu z góry, przepraszam, sam nie robiłem tego zdjęcia. Biorę je z archiwum Muzeum w Malborku, więc myślę, poza tym jest w Wikimedia Commons, też są takie zdjęcia, więc myślę, że prawa autorskie są zachowane. W każdym razie te zdjęcia służą popularyzacji zamku. Więc tu patrzymy od południowego zachodu i na pierwszym planie jest zamek wysoki ze swoimi, no co najmniej podwójną linią murów. Dalej, daleko tam za wieżą widać prostokąt zamku średniego, a jeszcze za nim, gdzie prawie nie ma zabudowań, to jest zamek niski albo przedzamcze, jak dzisiaj najczęściej się mówi. Tutaj mam plan. Wyszła książka świetna, zresztą ona wyszła w 2007 roku, ale było wiele wydań i o jej powodzeniu świadczy fakt, że w ogóle nigdzie nie można dostać żadnego z tych wydań. Robi się do druki, które natychmiast są rozchwytywane. To jest książka Jóźwiaka i Trupindy,
pan Janusz Trupinda jest dyrektorem zamku w Malborku, znaczy Muzeum Zamkowego. Organizacja życia codziennego na zamku w Malborku. To jest niezwykle ciekawa książka, która opisuje wiele spraw, jakich normalnie nie słyszymy. Pisze o wszystkich urzędach, jakich tam było, wszystkich pomocnikach, wszystkich urzędnikach, pracownikach, co który robił, jakie były funkcje poszczególnych budynków, ale jednocześnie ostrzegam, to co wiemy, ja nawet słyszymy, jak zwiedzamy Malbork, nazwy poszczególnych pomieszczeń, okazuje się, że prawie żadne z tych pomieszczeń, a obecna nazwa nie jest nigdzie w dokumentach potwierdzona. Te nazwy pochodzą głównie z lat odbudowy w XIX wieku, po dewastacji, po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy zamek znalazł się w rękach pruskich, został zamieniony na koszary, a potem, jak to bywa z takimi budowlami, był magazynem cegieł. Gdziekolwiek ktoś coś budował, no to brał się za mury zamkowe i brał sobie dobrą, starą cegłę, dobrze wypaloną. Także dopiero w 1817 roku, już po czasach napoleońskich, ludzie, to przede wszystkim urzędnicy, dojrzeli do tego, że zaczęli rozumieć wartość tego zamku. Zresztą wtedy to się wiązało z takimi jakimiś ideami niemieckimi panowania nad Morzem Bałtyckim, bo wracano do czasów krzyżackich, ale niezależnie od tego wszystkiego był tam także szacunek dla przeszłości, dla historii, dla zabytku. No i przede wszystkim w latach 1882 do czasów przedwojennych kierował odbudową profesor Steinbrecht, wyśmienity znawca i epoki, i jego to dziełem jest dzisiejszy kształt, chociaż w 1945 roku znowu nastąpiło zniszczenie. Potem władze komunistyczne uznały, że to jest symbol niemieckości, że nie należy tego odbudowywać. Dopiero później jednak stuknięto się w głowę, że to jest arcydzieło światowe. Zaczęła się odbudowa. No i dzisiaj zamek wygląda pięknie. Właściwie odbudowa jest skończona, z tym, że pozbyto się pewnych naleciałości właśnie XIX-wiecznych, dodatków z czasów Steinbrechta, które no, upiększały, powiedzmy, zamek niepotrzebnie. Także dzisiejsza postać jest bliższa pierwotnej i w wielu przypadkach, tak jak w Pałacu Wielkich Mistrzów, no jest to, są to wnętrza autentyczne, ale nawet tam, gdzie są częściowo rekonstruowane, to mury są autentyczne, kolumny są autentyczne, no sklepienia czasami trzeba było budować. Tutaj Państwo widzą, tak jak powiedziałem, 1385 rok, no krótko historia. Zakon Krzyżacki powstał w Ziemi Świętej, to było 1198 rok. Potem, kiedy krzyżowcy musieli opuścić tamte tereny, po prostu ich stamtąd wyparto, zakon przeniósł, zresztą powstał, miał chronić niemieckie szpitale, bo było dużo rycerzy niemieckich, brało udział w wojnach krzyżowych. Miał chronić niemieckie szpitale, dlatego stworzono jeden więcej zakonów rycerskich, takich, które były zakonami, ale także wojownikami byli ich zakonnicy, mnisi. No więc tak czy inaczej, kiedy wyparto krzyżowców z Ziemi Świętej, wtedy zakon przeniósł swoją siedzibę
główną do Wenecji. Krzyżacy próbowali się osiedlić na Węgrzech, ale król Andrzej szybko się poznał na niebezpieczeństwie i po prostu do tego nie dopuścił. Wtedy pojawiło się wybawienie, zaproszenie od polskich książąt, przede wszystkim Konrada Mazowieckiego, ponieważ zakon tutaj miał szerzyć chrześcijaństwo i zwalczać ostatnich albo nawracać ogniem i mieczem ostatnich pogan w Europie, to znaczy Prusów, no i przez pewien czas jeszcze także Litwinów. No wiadomo jak to było, wcale to łatwo nie poszło. Nasze rycerstwo, nasi książęta przez długi czas pomagali zakonowi zdobywać, podbijać kraj Prusów. Po prostu chodziło o to, żeby skończyły się napady Prusów, które przecież też były. No ale przykład tu mamy najlepszy księcia Świętopełka, gdańskiego księcia, który na początku razem z księżętami śląskimi, wielkopolskimi i innymi pomagał krzyżakom, ale po pewnym czasie zmienił front i zaczął pomagać Prusom dawnym, kiedy powstawali przeciwko krzyżakom. Raz nawet o mało nie doszło do obalenia władzy krzyżackiej. No ale oni mieli posiłki z całej Europy i świetną organizację poza tym. I wobec tego jednak na końcu zwyciężyli. Zaczęli rosnąć w siłę, w bogactwo. No z czasem zajęli też, wiemy jak zbrojnie, w 1308 roku Gdańsk, w 1309 Pomorze Gdańskie. Gdańsk zajęli podstępem zresztą. Ale byli tu zaproszeni do pomocy. I tak jak za czasów Wacława pomogli, ale wtedy odeszli, a za czasów Łokietka wykorzystali sytuację i zajęli Gdańsk. Także ich państwo w czasach największej potęgi sięgało no od Człuchowa, nawet zamek w Człuchowie też kiedyś obejrzymy, aż po Estonię. Bo połączyli się z zakonem kawalerów mieczowych, który tam działał. Więc było to ogromne państwo z setkami tysięcy, może nawet milionem mieszkańców. Ale oni byli świetnie zorganizowani. Jak państwo myślą, ilu było krzyżaków, rycerzy w tamtym okresie rządzących w tym wielkim państwem? 1500. To naprawdę jest coś, co jest godne podziwu, niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy nie. Więc w każdym razie z tej Wenecji, po zajęciu Gdańska i Pomorza Gdańskiego, przenieśli swoją stolicę, swoją główną siedzibę do Malborka, ale budowali go już wcześniej. Budowali go od 1280 roku, od 1278 przygotowywali, zbierali materiały budowlane i zaczęli kopać pod fundamenty, zaczęli budować najpierw zamek wysoki. Tu mam plan, z lewej strony jest zamek wysoki, tam są zresztą podpisy. Także powstał zamek wysoki, jeszcze nie miał wszystkich czterech skrzydeł. Natomiast dzisiejszy zamek średni w środku wtedy był właściwie pod zamczem, gdzie były rozmaite budynki gospodarcze. Natomiast w 1309, kiedy przenieśli tutaj siedzibę, pojawił się wielki mistrz Siegfried von Feuchtwangen, wtedy zamienili to pod zamcze, zaczęli budować tam siedzibę wielkich mistrzów. Tak samo rozbudowali zamek wysoki, no i dodali do całości, po prawej stronie widać ogromne przedzamcze, teraz się mówi, albo zamek niski. Także te trzy człony to są właściwie trzy zamki w jednej
takiej postaci. Zaznaczone są także fortyfikacje, mury i widać, że w niektórych miejscach są po dwa mury, a w niektórych nawet po trzy. To była potężna twierdza na owe czasy i jak się mówi, w tamtych czasach nigdy nie została zdobyta. No ktoś powie, no dobrze, ale przecież w czasie wojny trzynastoletniej Polacy weszli do zamku. Król Kazimierz Jagiellończyk 7 czerwca 1457 roku wszedł do zamku. Tak, ale nie zdobyto zamku. Został wykupiony, ponieważ wojsko krzyżackie, bo tak jak mówię, samych krzyżaków było niewielu, musieli wojskiem zaciężnym się posługiwać. Także tych wojsk zaciężnych mieli kilkadziesiąt tysięcy nawet. I zamku bronili czescy zaciężni pod dowództwem Ulryka Czerwonki. No ale brakowało już wtedy krzyżakom pieniędzy i nawet głoszą kronikarskie opowieści, że nieraz rano Ulryk Czerwonka wchodził do komnaty wielkiego mistrza i budził go i targał za brodę, żądając pieniędzy. No i w końcu, ponieważ pieniędzy nie było, więc myśmy zapłacili, ale też proszę nie myśleć, że my tacy jesteśmy bogaci, tylko stale się niektórym wydaje, że Polska jest taka bogata. Tych pieniędzy dostarczył Gdańsk. Także za gdańskie pieniądze, w ogóle pieniądze z wielkich miast dawnych krzyżackich, przecież miast państwa krzyżackiego, zapłacono okup i Czerwonka opuścił zamek ze swoim wojskiem, weszli Polacy. No, Kazimierz Jagiellończyk był wielkiej kultury człowiekiem i pozwolił wielkiemu mistrzowi Ludwikowi Erlshausenowi opuścić zamek, także wielki mistrz płacząc wyjechał z zamku, pojechał do Królewca. No wojna jeszcze trwała w sumie 13 lat. W wyniku wojny, mimo że na prośbę mieszkańców Kazimierz Jagiellończyk wcielił całe państwo krzyżackie, pruskie, jak wtedy mówiono Prusy, do korony polskiej, no to w końcu wynik wojny był taki, że część wschodnia została krzyżacka, ale jako lenno Polski, to znaczy wielcy mistrzowie musieli składać hołd królom Polski, co z reguły robili z małymi wyjątkami i w razie potrzeby dostarczać posiłków, żeby walczyć ze wspólnymi wrogami, na przykład gdzieś tam na Kresach z Turkami. Także tak się to skończyło. Czyli zamek Malborku, zbudowany od 1280 roku, w 1457 przestał być krzyżacki. Czyli razem tam 177 lat, no może nawet powiedzmy, jeżeli od początku budowy 179. A Polski potem był rezydencją, jedną z rezydencji królów, był do pierwszego rozbioru, czyli do 1772 roku, czyli przez 300, jeśli dobrze liczę, 15 lat. Czyli prawie dwa razy dłużej był polski niż krzyżacki. Różnie się wiodło. Na początku opiekowaliśmy się nim dobrze, no ale przyszły gorsze czasy, przede wszystkim w 1626 roku, kiedy Gustaw Adolf wyprawił się na Żuławy. No Gdańska w żaden sposób nie mógł zająć, ale buszował po okolicy i no mimo obrony zajął zamek. Oczywiście jak to Szwedzi zaraz zabrali niektóre rzeczy, dwa dzwony wielkie na przykład z kaplicy, właściwie kościoła Najświętszej Maryi Panny.
No potem nastały jeszcze gorsze czasy, bo w 1644 roku w czasie święta Bożego Ciała przez nieostrożne obchodzenie się z racami race wpadły na dach Zamku Wysokiego, być może była jakaś dziura, wpadły do środka i spalił się Zamek Wysoki. I potem odbudowywano zamek, ale już do dawnej świetności nie wrócił. No w czasie II wojny szwedzkiej też Szwedzi go zajęli jeszcze, odpowiednio złupili, ale mimo tego wszystkiego był jeszcze w stosunkowo dobrym stanie i dopiero po rozbiorze we koszary pruskie i dalsze dewastacja doprowadziły do ruiny, z której dźwigano go w XIX wieku. No i resztę dopowiedziałem. Także mamy tu etap przejściowy, natomiast to jest plan, taki powiedzmy dzisiejszy, muzealny plan. I tutaj mamy wyraźnie zaznaczone z lewej strony kwadrat Zamku Wysokiego z odgałęzieniem, to jest to słynne gdańsko, czyli ustęp po prostu. W środku, to też trochę z lewej, mamy prostokąt, trzy skrzydła zamku średniego z wystającą do góry, czyli na zachód, rezydencją wielkiego mistrza, a na prawo ten duży obszar z nielicznymi dzisiaj budynkami, kiedyś było ich o wiele więcej. To jest zamek niski, czyli przedzamcze. Wszystkie baszty są tutaj wymienione. I widać też taką ukośną po prawej stronie linię, za którą jest szaniec szwedzki, bo Szwedzi przez ten czas, co byli tutaj, to rozbudowali fortyfikacje już nowożytne. I ukośna linia to w 1857 roku przeprowadzono linię kolei przez ten teren zamku. No tutaj dodam, dla podkreślenia tych rozmiarów, 18 bram w sumie, ponad 20 baszt trzeba dodać do tego. Poza tym 6 kościołów lub kaplic. No to jest miasto, to jest takie potrójne miasto. Także poza tym wiele budynków, ale to krótko już o nich opowiem. Także ja nie czytam tego tu wszystkiego. To pozostaje, jeśli będzie nagranie, to można to sobie czytać. Tu są nazwy tych wszystkich baszt. Po prostu pójdziemy tą drogą, jaką dzisiaj się chodzi. No zaczynamy od miasta Malborka i przechodzimy na wschód od zamku. To, co widzimy po lewej, to jest właśnie kościół zamkowy z wysoką wieżą. Zawsze mnie śmieszy nazwa wieża dzwonna. Przecież po polsku się mówi dzwonnica po prostu. Po co wymyślać nowe nazwy? To była poza tym wieża z zegarem. Widać tu też tą wnękę w ogrodzie zamkowym i pokazuje po prawej u góry w tej wnęce, to jest wspaniała wiadomość, niedawno stosunkowo odtworzono tę słynną figurę Matki Boskiej, 8 metrów wysokości, pokryta szkłem weneckim, drobne kawałki różnobarwnych, barwionych szkieł, które dają tę kolorową szatę i no, jest to arcydzieło rzadkiej piękności i w ogóle rzadkie tego typu z mozaiką szklaną, tak wielkie, nie ma takiego w świecie drugiego. Teraz jeśli wrócimy do tego obrazka po lewej, to tam dalej sterczy wieża, to jest wieża Klesza, bo tam były mieszkania księży, którzy obsługiwali te wszystkie kościoły. To po drodze jest też domek dzwonnika, no a dalej już się zaczyna średni zamek. Proszę Państwa, idziemy
i mijamy fortyfikacje, też wiele z nich odbudowanych, niektóre przetrwały. Tutaj po lewej u dołu wchodzimy przez taką bramę w murze, to są często baszty nawet bez nazwy. Ale potem dalej, tam widać po lewej, to pokazuje u góry od frontu. To jest, kiedyś to była główna brama z tej strony, od wschodu do zamku. W czasach przedwojennych nazwano bramą von Plauena, ten wielki mistrz Heinrich von Plauen odznaczył się tym, że po bitwie pod Grunwaldem, po wielkiej klęsce zakonu, potrafił zmobilizować ludzi i obronił zamek przed wojskami Władysława Jagiełły. No my wiemy, co się za tym kryło, po prostu zbliżał się czas żniw i szlachta musiała jechać do domu, żeby dopilnować dobrego żniwa, także nie chciało im się wojować, ale oblężenie trwało parę miesięcy, no bezskutecznie, więc dlatego nazwano to bramą von Plauena. My ją nazywamy bramą wójtowską, bo już w czasach polskich był pod starości i był też wójt i dlatego ta lewa baszta nazywa się starościńską, czy pod starościńską, prawa jest wójtowska. No i dalej mamy dwa obrazki po prawej, które pokazują przy murach już na terenie podzamcza, przedzamcza, karwan. Ta nazwa oznacza wozownię krzyżacką. Tam były warsztaty budowy, remontu, także naprawy wozów, ale nie tylko wozów, także jakiś lawet dla armat. Natomiast w czasach polskich była tam zbrojownia. Jest to budynek, na górnym zdjęciu po prawej widać, no podobny bardzo do naszego wielkiego młyna, jeśli chodzi o jego ozdoby, o te wnęki. No jest naturalnie mniejszy, ale też spory. Dalszych obiektów na przedzamczu pokazuje coś zaskakującego. U dołu po lewej dziwnie znajomy szczyt. To jest dawna ludwisarnia, czyli miejsce, gdzie odlewano dzwony, tylko przy okazji. Armaty przede wszystkim się odlewało. Czyli była to odlewnia armat. Ale szczyt jest niezwykle jakiś podobny. No, na pewno potrafimy rozpoznać, że to jest szczyt gdańskiej zbrojowni. Po prostu w 1911 roku remontowano naszą wielką zbrojownię i wtedy Steinbrecht, właśnie Konrad Steinbrecht, udało mu się pozyskać, bo wymieniano kamieniarkę trochę już zwietrzałą i po prostu odbudował ten szczyt, sam szczyt, tutaj jako ścianę, przy ścianie tej dawnej ludwisarni. No w stosunku do przedwojennego stanu brakuje jeszcze u góry tego frontu, na samym szczycie, tak jak w zbrojowni, tak tutaj też wybuchający granat z takimi zygzakami na wszystkie strony. Gdzieś przepadł w czasie wojny, ale to się zachowało. Jeżeli dojdziemy na północny skraj przedzamcza właśnie do tych torów kolejowych, to tam jest mur stary, część jego jest i są baszty. Jest baszta narożna, baszta Szarysz, baszta Zegarowa i ta najwyższa ze wszystkich baszta, na której szczycie jest chorągiewka. Widać wyraźnie, że to jest kobieta ubijająca masło w maszelnicy. A co się wtedy produkuje? Oczywiście pozostaje maślanka. I z nią się wiąże ta słynna legenda, że w czasach, kiedy Gdańskiem rządził podskarbi pomorski Stanisław Kostka, to był koniec XVI wieku, zachorowało jego dziecko i lekarze stwierdzili, że tylko
maślanka może uratować to dziecko. I on wobec tego pojechał, czy tam wysłał ludzi do Lichnów, do bogatej wsi na Żuławach z prośbą o maślankę. I oni powiedzieli, dobrze, dobrze, i przysłali mu beczkę zgniłej maślanki, w której nawet jakieś były żaby i coś innego. Wobec tego podskarbi się wściekł, wyprawił się do Lichnów, szybko znalazł tych bur, tam jakiegoś wójta czy sołtysa i jego pomocników i po prostu przywiózł ich do Malborka i posadził w tej wieży, bo to był więzienie, loch tam był, i z tą beczką maślanki i powiedział, będziecie wolni, jak to wypijecie. Także pili, pili i wyszli. Więc taka legenda, nie wiadomo czy prawdziwa, ale kursowała i kursuje do dziś. Po lewej stronie u góry, bo tam jeszcze od zachodniej strony są budynki, teraz częściowo już odbudowane, były zrujnowane w ostatniej wojnie. Tam między nimi był browar, słodownia i tak dalej. W ogóle na przedzamczu były stajnie, obory, rozmaite warsztaty. To był taki całe takie zaplecze gospodarcze, ale to był przecież klasztor, więc mamy na końcu od strony już średniego zamku kościół świętego Wawrzyńca. Niewielki stosunkowo, ale bardzo cenny. Są tam zachowane freski, ostatnio zresztą też w piwnicach tam jakieś robiono badania. Dużo ciekawych rzeczy wyszło na jaw. To były trzy skrzydła zamku przedzamcza. Od strony zamku średniego jest wolny teren, dochodzimy do fosy i widać, że przez tą fosę, dzisiaj suchą, ale bardzo głęboką, prowadzi most, po którym zaraz przejdziemy. Po lewej sterczy ten średni zamek i jego północne skrzydło. A po prawej stronie, czyli zachodniej stronie tego skrzydła, widać to, co na górze pokazałem. Przepiękny szczyt. Tam w tym skrzydle mieściła się infirmeria, czyli szpital. Nie jedyny zresztą szpital dla krzyżaków, natomiast na przedzamczu był też szpital dla sług, dla służebników. Poza tym widać, my patrzymy tu już na dno fosy i z tej fosy sterczy taka bardzo malownicza wieżyczka z takimi jakimiś hurdycjami ryglowymi u góry i od tej infirmerii prowadzi na nią ganek zawieszony w powietrzu. Ta malownicza wieżyczka służyła jako latryna. Tych ustępów zresztą tam w całym zamku było kilkanaście. Dbano o higienę. Oto plan tego zamku średniego. I tutaj, my tutaj patrzymy w stronę południa. Ten cały dziedziniec otwarty jest na południe, w stronę Zamku Wysokiego. Mamy tutaj wejście na dole w tym skrzydle północnym. Widać linię murów, narożne wieżyczki. I teraz w skrzydle północnym na prawo, tak jak mówiłem, była infirmeria. Na lewo urzędował wielki komtur, to był dostojnik od zamku w całym państwie krzyżackim. Dalej skrzydło wschodnie, to jest po lewej stronie, patrzymy w górę. To było pomieszczenia dla gości zakonu. Nie wiem, czy tam na przykład Henryk, późniejszy król angielski Henryk IV, który dwa razy brał udział w tych wyprawach krzyżackich już na Litwę wtedy, bo Prusy były już podbite, a Litwa była już, no już na progu chrześcijaństwa właściwie. Potem nawet kiedy Litwa przyjęła chrzest, dalej kontynuowano te rejzy, jak to nazywano.
więc być może ten przyszły król angielski, kiedy tu przyjechał, w którymś z tych pomieszczeń mieszkał. Natomiast skrzydło od zachodu po prawej stronie, najbardziej skomplikowane, no właśnie na dole jest ta infirmeria i różne pomieszczenia. Potem jest widać wielki refektarz na trzech kolumnach oparty. No jeszcze dalej ta cała część u góry z tym wystającym na zachód ryzalitem, to jest właśnie Pałac Wielkich Mistrzów. To wszystko są cuda architektury na miarę światową. Spójrzmy jeszcze, jaki widok po wejściu na zamek się przedstawia. Więc znowu po lewej to skrzydło gości, po prawej widać wystercza taka gotycka kaplica Wielkiego Mistrza Świętej Katarzyny, ona była. A na wprost znowu tak samo jak było tam, trzy skrzydła i otwarty widok na zamek wysoki, na skrzydło północne zamku, zza którego wygląda ta wieża dzwonnica albo wieża z zegarem. Spójrzmy jeszcze w stronę, skąd przyszliśmy. Patrzymy teraz na północ i skrzydło na wprost, to jest właśnie to skrzydło Wielkiego Komtura po prawej stronie bramy, po lewej szpital, czyli infirmeria, a po prawej to skrzydło gości, po lewej no początek skrzydła prowadzącego do rezydencji Wielkich Mistrzów. Proszę Państwa, w tym skrzydle dla gości są sale wystawowe, nawet w piwnicach są przepiękne zbiory, nawet bursztynu. Przykładem jest ta szkatułka po prawej stronie u góry gdańskiej roboty z XVII wieku. Malchow taki był, złotnik gdański, bursztynnik, który ją zrobił. No myśmy mieli największe w świecie po Królewcu Muzeum Bursztynu przed wojną, ale to było raczej muzeum surowego bursztynu, inkluzji i takich rzeczy. Po wojnie to było w Zielonej Bramie. Część zbiorów odnaleziono, obecnie są w Warszawie, jak wiele skarbów gdańskich powędrowało po wojnie do Warszawy. Dzisiaj się mówi, że to ich własność. Tutaj mamy tak samo zbiór broni średniowiecznej. No są najrozmaitsze wystawy, są także wystawy czasowe i można też oglądać rozmaite detale kamieniarki. I tu takie zestawienie po lewej w środku mamy człowieka z kielichem. No bo rzeczywiście pito tu też nieźle. A w dolnym rogu widać zajęcie krzyżaków, walkę z tymi poganami, którzy nie chcą przyjąć chrześcijaństwa, to co można zrobić z nimi? Zabić. Zresztą po prostu poganie bronili się i nie tylko poganie, dobrze wiemy jak to było. Także tu historia zakonu jest w pewien sposób pokazana. Na samym końcu jeszcze był kościół malutki świętego Bartłomieja dla służby. Proszę Państwa, od zachodu w tym skrzydle powiedziałem o infirmerii. No mamy tu przykład refektarza infirmerii, czyli po prostu sali jadalnej, czy w ogóle sali posiłków, bo chorzy też muszą jeść. Ci, co mogą, to tutaj innym zanosi się do łóżek, czy tam prycz. Tu jest przykład piękna tych sal. Znowu typowe takie kwadratowe pomieszczenie ze sklepieniem wspartym na jednej środkowej kolumnie. I ta kolumna, proszę zobaczyć, jaki ma kapitel u góry. No tu można powiedzieć, że tak jak tam widzieliśmy
na rzeźbie, płaskorzeźbie krzyżaków w walce. Tutaj mamy chyba Prusów, którzy posługują się łukami, a może to jest przykład polowania, rzeźba, która pokazuje polowanie. Tych pomieszczeń jest mnóstwo, w żaden sposób nie mogę wszystkich pokazać, ale pójdziemy w stronę rezydencji wielkich mistrzów. No to jest jeszcze jeden obraz tego skrzydła zachodniego. Widać lepiej tą kaplicę, za niej, po lewej, za nią widać Pałac Wielkiego Mistrza. Bliżej była kancelaria, jeszcze bliżej tam odkryto studnie, bo tych studni było co najmniej 20, a może więcej na zamku. A po prawej stronie, no, ten dach wielki, ten fragment skrzydła kryje wielki refektarz. No, przy nim jest także kuchnia. Tutaj wielki mistrz podejmował gości. Mamy tu chyba jedyne w Polsce i rzadkie w świecie sklepienie palmowe, tak się nazywa. Bardzo dużo żeber wychodzi z tych słupów, z tych kolumn. Na tych kolumnach wielobocznych też są kapitele rzeźbione. Jest to z pewnością jedna z najpiękniejszych sal w ogóle w świecie. Niezwykłej piękności. No dzisiaj jest pusta, malowidła tam są odkryte, ale ma jeszcze jedną osobliwość ciekawą. W podłodze są otwory, bo pod spodem jest takie pomieszczenie na gorące powietrze, które przez te otwory ogrzewało tą salę. A jeszcze niżej w piwnicy jest piec, który ogrzewa to pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu, żeby dłużej mogło być ciepło, żeby oszczędzać paliwa, drewna najczęściej, były kamienie, rozgrzewały się kamieniem i dopiero te kamienie oddawały długo ciepło powietrzu. To jest przykład techniki niezwykle wyrafinowanej i również chyba z tamtych czasów w Polsce nic takiego nie było. Można rzadko bardzo spotkać to na zachodzie, no bo oni przyjechali z zachodu, a może także z południowego wschodu, z krajów arabskich, które też w swoim czasie miały bardzo wysoko rozwiniętą technikę. Cały urok tego pomieszczenia polega też na tym, nie tylko, że jest wielkie, tu nawet mogło biesiadować do 400 ludzi, 400 gości. Na tym, że ma oświetlenie z obu stron, ono jest bardzo jasne. No ale przejdźmy teraz do rezydencji Wielkiego Mistrza. Najpierw była mniejsza, a potem dodano taką jak gdyby kwadratową wieżę mieszkalną. I tutaj mamy znowu coś niezwykłego, jeśli chodzi o architekturę. Widzą Państwo, zwłaszcza no, na przykład na tym obrazku z prawej strony u góry, to jest od Nogatu, od zachodu, są takie pasy murowe od dołu do góry, ceglane. Takie szkarpy, przypory po prostu, ale tam, gdzie są okna pomieszczenia z tej strony, one są przerwane i zastępują je smukłe, miniaturowe, wydawałoby się, kolumienki z granitu. Granit, ten wąskie kolumny z granitu zastępują w tych miejscach te grube przypory. Po co? Żeby nie zasłaniać światła, żeby dopuścić światło do wnętrz. To jest niezwykłe rozwiązanie, też nigdzie indziej niespotykane. Światowa rzadkość i światowe arcydzieło. No i tu widzimy jeszcze
widok na dole to jest od strony dziedzińca. Natomiast na lewo pokazałem szczegóły, tak jak to właśnie te wąskie kolumienki podtrzymują grube mury. No ale całość powinna mieć charakter obronny. Wobec tego mamy u góry blanki. No i tutaj błąd odbudowy, mianowicie kiedyś ten dach nie zasłaniał tych blank, był za blankami. Także one bardziej wychodziły na wierzch. Przy odbudowie, znaczy ten, on nie był specjalnie zniszczony, to w każdym razie dach dano zbyt duży. Oczywiście to też ma swoją zaletę, że w razie deszczu on lepiej chroni, bo deszcz spływający po ścianach też oczywiście nie jest zbyt pożyteczny, zbyt dobry dla ściany. Proszę Państwa, jeszcze jak wygląda plan tego pomieszczenia. Więc od strony wielkiego refektarza mamy najpierw mieszkanie wielkiego mistrza. Więc ta pierwsza u dołu wąskie pomieszczenie to jest garderoba. Dalej mamy kaplicę, gdzie się modlił, tutaj się ubierał. Dalej mamy sklepione takie komórki, jedna z nich po prawej stronie malutka, to jest jego sypialnia. On po prostu spał w bardzo niewielkim pomieszczeniu. A dalej jest rozbudowana sień złożona z dwóch części, po lewej niska sień, po prawej wysoka sień, gdzie się znajdują między innymi. No to zresztą zobaczymy, to powiem. A jeszcze dalej mamy szereg sal, od lewej począwszy, to po takim korytarzu jest kwadratowa salka królewiecka, tak ją nazwano. Potem jest letni, zimowy refektarz, a jeszcze dalej wystające na prawo, znaczy na zachód, właśnie w tym, to co widzieliśmy poprzednio, to jest letni refektarz wielkiego mistrza. No przypatrzmy się im. Tutaj mamy u dołu po lewej jest ta salka królewiecka, może niespecjalnie ważna, ale też piękna. Po prawej u dołu jest właśnie ten zimowy refektarz, który też jest ogrzewany powietrzem z otworu w podłodze. A po lewej stronie u góry jest letni refektarz, gdzie widzimy wreszcie, jaki efekt miało to zastąpienie grubych murów ceglanych cienkimi kolumienkami. Proszę zobaczyć, ile tu jest światła. To jest znowu wnętrze niespotykane w świecie, niezwykłej klasy, niezwykłej urody. Letni refektarz kwadratowy wielkiego mistrza i znowu sklepienie na jednej kolumnie. I tu jest to opowiadanie, że kiedy Władysław Jagiełło próbował zdobywać zamek, była już artyleria strzelająca kamiennymi kulami i działa stojące za nogatem, bo tu patrzymy w stronę rzeki, za nogatu, no ponieważ wiedzieli, że to jest na jednej kolumnie oparte, to podobno puszkarz celował tak, żeby trafić tą kolumnę, żeby to się zawaliło. Ale nie trafił i wobec tego pokazują tam w ścianie wmontowaną, wbitą w ścianę kamienną kulę, która podobno właśnie pochodzi z polskiej armaty ówczesnej. Ale przypominam jeszcze raz, to są arcydzieła architektury o bogatej jednocześnie historii. No teraz zobaczmy te pomieszczenia wielkiego mistrza. Po lewej jest wysoka sień, gdzie widać jakieś otwory po prawej stronie w takich drewnianych blatach. Otóż tam jest otwór, który jest studnią. Można było na łańcuchu czy jakiejś linii opuścić wiadro aż do samej ziemi, gdzie była studnia. Można było, Pachołek jakiś to robił,
wyciągnąć wodę i obok mógł się umyć wielki mistrz, a jeszcze dalej znowu była jego ubikacja, jego ustęp. Po prawej stronie u góry widzimy dzisiejszy wygląd tej jego kaplicy, świętej Katarzyny. Po prawej u dołu to jest widok z tej niskiej sieni do wysokiej sieni i po prawej stronie drzwiczki, przez które on wychodził po prostu, a wychodził z tej swojej izdebki, która jest w środku dołu, która wydaje się po prostu miniaturowa przy tych ogromnych salach, jakie dotąd widzieliśmy. No, miał tam jakieś wygody. Pamiętajmy, zapominamy bardzo często, to był klasztor. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem już przedtem, tu się otwiera widok na wysoki zamek i nad fosą ustawiono cztery odlane w spiżu posągi wielkich mistrzów, sławnych wielkich mistrzów. Pierwszy po lewej to był w ogóle drugi wielki mistrz, jeszcze tam w Ziemi Świętej, Hermann von Salza. Drugi od lewej to jest Siegfried von Feuchtwangen, który przyprowadził tu, znaczy przeniósł stolicę zakonu do Malborka. Trzeci to był wielki mistrz czasów największej potęgi, Wienerich von Kniprode. On był także bardzo zasłużony dla Gdańska. A czwarty to ostatni wielki mistrz, czyli siostrzeniec króla Zygmunta Starego, Albrecht von Hohenzollern, który rozwiązał, że tak powiem, zakon, sekularyzował go, no przyjął religię luterańską i zamienił to, co mu pozostało, w świeckie księstwo. Od tej pory nie były to Prusy zakonne, tylko Prusy książęce. W dalszym ciągu zależny od Polski i był zobowiązany składać hołd właśnie swojemu wujowi i spieszyć z pomocą. Jak wiadomo, odmówił, wytoczył wojnę, sprowadził wielką armię z Niemiec. Skąd z Niemiec? To nie znaczy, że Niemcy tak chętnie chciały pomagać krzyżakom. Nie. Tylko krzyżacy mieli w Niemczech swoje posiadłości, tak zwane baliwaty. Na przykład Marburg był taki. Tam jest ten wspaniały kościół świętej Elżbiety i groby dostojników krzyżackich. I stąd z tych baliwatów ludzie, ludność i poza tym oczywiście ściągali i namawiali rycerzy z całej Europy. Tak jak powiedziałem, że przyszły król angielski też nie sam przecież, z całą swoją świtą, tak samo i Francja wysyłała swoich i z Niemiec oczywiście też, ale to nie miało wtedy charakteru, tak jak dzisiaj wszyscy jesteśmy nastawieni narodowo, Niemcy to Niemcy, Polacy to Polacy. Nie, oni po prostu wierzyli, że pomagają krzewić chrześcijaństwo. Także to są ci cztery mistrzowie. Skąd oni pochodzą? To znaczy te figury. To był pomnik Fryderyka Wielkiego, zbudowany w 1877 roku, chyba w Olsztynie, nie jestem pewien, ale gdzieś na terenie Prus. I po prostu stamtąd po rozbiórce tego pomnika te figury trafiły do Malborka i są tu jak najbardziej na miejscu. A przed nami most znowu przez głęboką fosę i na zamek wysoki. Te wszystkie bramy są opatrzone bronami, które w razie kraty takie zaostrzonymi u dołu słupami, które można opuścić w razie potrzeby.
Także po tym moście się wchodzi, potem jest taka szyja, ale jeszcze spójrzmy, jak ten most z boku wygląda. Po prawej jest średni zamek, widać w głębi Pałac Wielkich Mistrzów, po lewej jedna z baszt Zamku Wysokiego. Te fosy to dzisiaj są międzymurza, też oprócz fos są obszary między murami, tak samo nazywamy je czasem parchamami. I widać, jak wysoko jest zawieszony ten most. To jest poza tym most zwodzony. Te wszystkie mosty można w razie czego podnieść. I wchodzimy na dziedziniec Zamku Wysokiego, najstarszego zamku. Skrzydło północne po lewej było zbudowane jeszcze w XIII wieku. Stoi studnia, nie jedyna, jak powiedziałem, było ich około 20, ale to jest wyjątkowo piękna. Zresztą rekonstrukcja XIX-wieczna. Na górze jest ze spiżu figurka pelikana, który karmi dzieci krwią ze dziobem, ze swojej piersi. To jest symbol Chrystusa. U nas na przykład jest taka rzeźba drewniana, obecnie oczywiście gdzieś schowana w kościele świętej Katarzyny. Także to jest symbol dość powszechny. No i widzimy tutaj te skrzydła, widać, są nierówne wysokości, bo skrzydło zachodnie najstarsze, a skrzydło południowe prawdopodobnie najmłodsze, dużo wyższe. Poza tym krużganki, te daszki wszystkie, no to jest niezwykłe. Jest ta wieża, na której od tej strony w średniowieczu był zegar, ale o zegarze jeszcze powiem, to był sławny zegar. Jak wygląda plan tego wysokiego zamku? To jest plan parteru, można powiedzieć. Tu u dołu, ukośnie weszliśmy tędy i w skrzydle tym po prawej, czyli zachodnim skrzydle, pierwsze pomieszczenie to piekarnia, drugie pomieszczenie to kuchnia krzyżacka. Oprócz kuchni wielkiego mistrza to była kuchnia dla konwentu, bo tu mieszkał konwent. I dalej są różne magazyny, natomiast na lewo od wejścia, tam jest między innymi celka, tak zwana cela Witolda, i dalej za tym jakimś pomieszczeniem widać wystającą kaplicę świętej Anny, w której chowano krzyżaków. No zobaczmy tą kuchnię. Kuchnia jest urządzona fantastycznie, także rzeczywiście można sobie wyobrazić, jak to było. Sam piec kuchenny jest, można powiedzieć, tylko na wielką skalę tego samego typu, co u nas w domu u Phagena. To znaczy nie palono węglem, nie ma żadnych fajerek czy drewnem, tylko stawiano jakieś stojaki, na których stalowe, na których umieszczano garnki na tej płycie, a podkładano w zagłębienia drewno, żeby ogrzewać je. A drewno przechowywano w dolnej części tej kuchennego pieca, tam za kolumną widać. Więc jest to niezwykły obiekt i naprawdę zwiedzanie, zresztą dzisiaj nawet próbuje się odtwarzać zapachy z tamtych czasów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest książka wydana w swoim czasie w Królewcu, ale teraz też są nowe wydania. Kuchnia krzyżacka z XV wieku, z autentycznych receptur z tamtych czasów. Tutaj mamy dwa kolejne piętra, więc tutaj widzimy w tym pierwszym obrazku, to jest na pierwszym piętrze, no, na lewo jest kapitularz, tak się nazywa, ale w rzeczywistości to był refektarz konwentu. I dalej jest ten kościół zamkowy, który najpierw był krótki, wpisany w ten czworobok, ten kwadrat, a po przeniesieniu tutaj siedziby do 1344 roku rozbudowano ten kościół
na wschód, także wystaje poza budowlę. To jest kościół zamkowy największy, Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w skrzydle zachodnim, po prawej do góry, widać dużo małych pomieszczeń. To są komnaty dostojników zakonu, między innymi skarbnika na przykład, komtura zamkowego i tak dalej. A w skrzydle potem mamy ukośny taki korytarz prowadzący do gdańska, czyli do wieży obronnej, w której zlokalizowano ustęp dla tego zamku, główny dla wysokiego zamku. No i dalej są magazyny w pozostałych skrzydłach. Natomiast na prawo piętro wyżej, no widzimy, że w tych skrzydle południowym od strony miasta u góry mamy dwie wielkie sale. Jedna to jest, mówi się, refektarz konwentu, ale tak jak mówię, to są wszystko nazwy niepotwierdzone, chociaż bardzo dawno używane, na 7 słupach oparte. I dalej świetlica konwentu oparta na 3 słupach. Przy samym kościele zamkowym widać zakrystię. I pod wieżą zresztą. No to cóż, przejdźmy się. To są te komnatki, jak ją nazywamy. I po lewej u dołu jest krużganek. No, są to niezwykle piękne krużganki. Nawet jeżeli kiedyś być może te okna, te przeźrocza na dziedziniec nie miały tych mazwerków takich, bo dodano je podobno w XIX wieku, to i tak przecież to nie przeszkadza, żeby odczuć piękno. To nawet wzbogaca i bardzo ładnie. Mamy po prawej stronie, przyznam się, że nie wiem, co jest w tych workach, ale być może pieniądze, to w takim razie byłby to pokój skarbnika zakonu. Nazywano go Tressler po niemiecku, co jest słowem we współczesnych językach, nie ma tego słowa. Także jest to zabytkowe, stare słowo skarbnika zakonu, tak określano. No a z kolei tam u góry jest znowu jakaś komnata, w której mieszkał czy urzędował inny dostojnik. No to spójrzmy jeszcze na te wspaniałe sale konwentu. Po prawej u góry jest świetlica konwentu, sklepienie oparte na 3 kolumnach. Na dole po lewej jest ta wspaniała sala na 7 kolumnach. Mówi się to refektarz, inni mówią, że to były sypialnie. Mogły być jedno i drugie. Dzisiaj stoją tam ławy, także uważa się, że to jest refektarz. Kominek, bo ogrzewanie, kominki też były oczywiście. Proszę Państwa, teraz do tego najstarszego skrzydła od północy. Mamy tam na parterze tą celkę zwaną celą Witolda, pomieszczenie ciemne z jednym okienkiem, kratą zabezpieczone. No znowu opowiada się, tam siedzieli więźniowie. My nie wiemy, czy to rzeczywiście było więzienie. Nie mówiąc o tym, że Witold nigdy na tym zamku nie był więziony. Natomiast był więziony na zamku w 1361 roku wielki książę Kiejstut. Zresztą uciekł, udało mu się uciec i wybuchły zamieszki, między innymi w Gdańsku. I w kronikach piszą, że w czasie tych zamieszek, że wołali ci, jak powiedzieć, ci, co w tych zamieszkach uczestniczyli, wołali Kraków, Kraków, no i że zabito wielu Polaków, bo w czasach krzyżackich oczywiście. Natomiast za nim, w stronę kościoła, jest ten przepiękny, dawny refektarz, dzisiaj od dawna zwany kapitularzem. Tu są zresztą boazeria i w boazerii
są portrety wielkich mistrzów, z późniejszych czasów te portrety z jasna i stare malowidła w łukach ścian. No znowu jedna z tych niezwykle pięknych sal zamkowych. No ale czas przejść do kościoła, którego odbudowę zakończono. On był najbardziej zniszczony w czasie ostatniej wojny, a może tuż po niej, tego nie wiemy. Wiemy, jak kochali czerwonoarmiści kościoły, zwłaszcza ich dowódcy, którzy wysyłali specjalne małe pododdziały do podpalania kościołów. No ale tu akurat było też ostrzeliwanie i poważnie zniszczony kościół, wreszcie odbudowany, sklepienie odbudowano na szczęście. Wchodzi się do niego przez tak zwaną złotą bramę, to jest w środku góry. Tam między innymi są wyrzeźbione postacie znanych z Pisma Świętego panien mądrych i głupich. Także Sąd Ostateczny, no też wysokiej klasy dzieło. No i poza tym patrzymy u dołu w stronę chóru, odtworzony chór, częściowo zachowany był organowy, no nie ma organów, ale były tam organy bardzo, bardzo wcześnie. No a w prezbiterium stoi ołtarz z ten kitem. Ten kitem to jest na terenie Prus Wschodnich, gdzie obecnie od wojny z łaski Stalina siedzą Rosjanie. Jeszcze spójrzmy, tam kościoły, jeżeli są, też są na ogół zniszczone. Także jedno jest pewne, że oddano to, te Prusy Wschodnie, Rosji, znaczy nie Rosji, tylko sowieckiej Rosji, Związkowi Sowieckiemu, a nie Federacji Rosyjskiej. Prawnicy mogliby pokazać, że to wcale im się nie należy. Spójrzmy jeszcze raz na ten kościół, wnętrze. Widzimy okna, a w środku brakuje okna, jest ciemno. Dlaczego? No bo tam, z tamtej strony jest ta figura Matki Boskiej we wnętrze. Drodzy Państwo, jeszcze spojrzymy piętro niżej na kaplicę Świętej Anny, do której też wchodzi się przez ozdobną bramę. Tam figurki, właśnie tu jest Sąd Ostateczny, są ceramiczne. To też jest niezwykła rzadkość. Piękne, porcelanowe, można by powiedzieć, figurki. Natomiast sama kaplica była kaplicą grzebalną wielkich mistrzów. Trzy groby się zachowały, ale na początku chowano ich w niezwykły sposób. Odkryli archeologowie, że jest tam w jednym miejscu sztolnia, czyli szyb taki, studnia po prostu wykopana w ziemi, sucha studnia, gdzie te zwłoki, trumny ze zwłokami opuszczano. To nie jest, jest to, no brzmi to okropnie i dzisiaj no, nikt z nas by nie chciał, żeby tak chować naszych bliskich, ale jaka oszczędność miejsca. Z tej kaplicy wychodzi się, bo ona jest na przyziemiu, w międzymurze. Najpierw jest przy skrzydle wschodnim cmentarz takim, gdzie chowano krzyżaków, no, czyli mnichów, niedostojników. Następne międzymurze południowe od strony miasta, to jest właśnie to, które tu widzimy. To był ogród wielkich mistrzów. Oczywiście jak on wyglądał nie wiemy, ale jakiś tam dzisiaj pielęgnuje się rośliny. A ten ukośny blok, cienki właściwie ganek, tylko zamurowany cały, prowadzi właśnie do Gdańska, gdzie odtworzono ten dawny ustęp z tamtych czasów.
No to było rozwiązanie niezwykle efektywne, mianowicie po prostu wszystkie fekalia spadały do fosy i spływały wodą do nogatu i z nogatem do morza. Niektórzy zabawnie piszą, że spływały do Gdańska i dlatego to się nazywa Gdańsko. Niemcy nazwali Dansker, więc rzeczywiście trochę podobny do Danzig, ale nie sądzę, żeby to było od Gdańska akurat. No ale że niby miał to być dowód, że Krzyżacy nie szanowali Gdańska i dlatego tak nazwali swoje latryny. I wobec tego czytam i po prostu łapię się za głowę. Spływały do Wisły i Wisłą oczywiście do Gdańska i stąd ta nazwa. Przecież nogat na Boga to nie jest dopływ Wisły, tylko jest od noga Wisły, która płynie do zalewu i dalej do morza, więc jakim cudem by trafiały do Gdańska, nie wiem. Jeszcze za tym Gdańskiem w kolejnym zachodnim Międzymurzu zrekonstruowano jeszcze przed wojną młyn krzyżacki, który tam był. I mamy wszystkie urządzenia, i mamy kamienie młyńskie wielkie i widać ten podajnik dla mąki, która się sypała na obracające się kamienie. Jeden kamień nazywa się biegun, bo on się obraca, drugi leżak ten pod spodem. I w tych kamieniach są wycięte bruzdy i ostre krawędzie bruzd tną ziarno na coraz mniejsze kawałki. To nie jest rozgniatanie, jak się wydaje niektórym, to jest cięcie. Cięcie ziaren i po kilku takich przejściach tworzy się z tego mąka, bardzo drobne kawałeczki. No i można tędy pójść dalej, tam jest piękna brama mostowa, ale my jeszcze zapomnieliśmy wejść na wieżę, więc może wejdźmy na wieżę, żeby spojrzeć na Pałac Wielkich Mistrzów. No z wieży jest wspaniały widok. A przy okazji przypomnieć, że na wieży był zegar. Tutaj mamy widok z 1595 roku po lewej u góry. Zegar był od roku 1401. Mamy pełny wykaz wydatków na jego budowę. Miał wielką tarczę. Miał dzwon odlany ze spiżu. I miał też gwiazdę, tarcza była malowana, oczywiście wskazówka była jedna, bo wtedy nie było wskazówek minutowych. Ten zegar mógł przetrwać aż do czasów polskich. W roku 1537 nowy mechanizm, czyli sam mechanizm wewnętrzny, zbudował Niklis Steger, gdański zegarmistrz miejski, ten sam, który się opiekował, wtedy jeszcze działał zegar astronomiczny. Ale także ten zegar Steger zbudował czwarty zegar dla naszego ratusza na wieży, bo on podwyższano wieżę, ślady tych zegarów są do dzisiaj. Więc mamy tu akcent gdański zresztą ciekawszy niż to, co mówię o Gdańsku. Proszę Państwa, nogat przed nami, właśnie płynący gdzieś tam daleko do zalewu. Mamy most obecny taki dla pieszych, z którego można oglądać z tamtej strony. Dawniej od Wysokiego Zamku była brama mostowa, zresztą ona jest zachowana i od niej był most, który też w razie potrzeby niszczono. A mosty te kolejowe są całkiem daleko po prawej stronie. Najpiękniejszy widok Gdańsku, widok Malborka. Jeden z najpiękniejszych w świecie. Czym się wyróżnia? Mamy dwa zamki tutaj. Zamek u góry i jego odbicie w wodzie. I tym chciałem się z Państwem pożegnać. Dziękuję.